analizując liczne akta agenturalne tajnych współpracowników, czy można powiedzieć różne kategorie osobowych źródeł informacji, moim zdaniem wybija się taka tendencja, żeby chronić te osoby, które zwłaszcza są cennymi źródłami informacji. Ja przede wszystkim w swojej pracy skupiałem się na aktach osób, twórców, byśmy powiedzieli, i osób nauki. Dziekanów, rektorów wyższej czy wyższych uczelni. I tutaj ta ochrona była bardzo mocno zaawansowana w latach 60., 70., 80. Rzec nawet można, że niejako kariery tych osób wynikały właśnie z tej ochrony. Bezpieka odwdzięczała się agenturze, wysyłając czy dając możliwość wyjazdu na przykład na jakieś studia zagraniczne, możliwość korzystania ze stypendiów zagranicznych i tak dalej. Oczywiście będzie też inaczej, bo pan profesor zadał pytanie, ale mnie wydaje się, że to pytanie jest takie troszeczkę dwojakie, ponieważ inaczej na pewno było, jeżeli chodzi o etatowych funkcjonariuszy aparatu represji, którzy mieli, można powiedzieć, czyli którzy byli ochraniani nawet w latach 80. Powstało coś takiego jak Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, który oczywiście nazwa troszeczkę mylna, bo trochę o co innego chodziło. Chodziło bardziej o kontrol tych funkcjonariuszy, ale ta ochrona była, to wzmacnianie było. A jeżeli chodzi o informatorów, no to tak jak powiedziałem, im bardziej był cenny informator, tym bardziej dbano o to, żeby jak najdłużej dostarczał informacji, a w momencie, kiedy został spalony w swoim środowisku z tego czy z innego powodu, również był przenoszony na inny teren, na inny obszar. Tu jeszcze pan dyrektor. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o tę kwestię ochrony. Ostatni szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie, zesłany do Olsztyna z Warszawy, pułkownik Wiesław Poczmański, który obecnie również jest bardzo aktywny w internecie, bo prowadzi blog Ja Jako Były, więc on się był tak łaskaw wypowiedzieć, że gdy skończył się ten system realnego socjalizmu w Polsce, ale jeszcze przecież SB funkcjonowała, to wyniósł za komendę całe wory akt tajnych współpracowników i je po prostu z funkcjonariuszami jeszcze sobie podległymi spalił. No i gdy on udzielił też takiego samego wywiadu Gazecie Olsztyńskiej, to nasi prokuratorzy z IPN-u postanowili sprawę wyjaśnić, bo to było działanie nielegalne i po prostu powstała sprawa, która miała na celu właśnie tą okoliczność wyjaśnić, i przesłuchiwany przez prokuratorów ostatni właśnie szef SB w Olsztynie, no powiedział, że on żartował, ale tak naprawdę, no i sprawa została jakby umorzona, czy w ogóle nie wszczęta, ale tak naprawdę oczywiście stan zachowania akt tych, którzy donosili szczególnie do samego końca, jest bardzo słaby. Ci, co byli w międzyczasie eliminowani, jeżeli chodzi o osobowe źródła informacji, to ich akta w jakiejś mierze się po prostu zachowały lepiej. Co do funkcjonariuszy i dostępności, to wiadomo, że tu wchodziły później te sprawy emerytalne, więc wszystkie akta, powiedzmy, tych zwykłych funkcjonariuszy SB, one są do dziś dostępne i my po prostu w IPN-ie wiemy, kto był, kto nie był, od kiedy do kiedy, na jakim stanowisku, prawda? Tak, tylko jedno zdanie. Ci informatorzy, o których ja mówiłam, byli z tej drugiej strony, więc to był inny charakter współpracy, a informacje o nich znajdujemy po prostu w aktach śledztw dotyczących rozpracowywanych organizacji konspiracyjnych. Dziękuję. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, która się wyszła nam na przerwie, mianowicie było tutaj pytanie, Panie Profesor, o metodologię prowadzenia tego typu badań. No i się okazuje, że mamy świadka historii na sali, który Jadwigę Borkowską znał i może nam coś na ten temat powiedzieć. Pan Profesor Włodzimierz Suleja. To od tego zacznę. Rzeczywiście prawdopodobnie dlatego zapamiętałem sytuację, bo tak się złożyło, że no, na antropologicznej konferencji ten moment się powinien pojawić, że 11 grudnia jako członek Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych z Wrocławia wprawdzie, ale zostałem zaproszony do Olsztyna na wykład. No i właśnie byłem też w zarządzie regionu, a zapamiętałem dlatego, że bardzo przystojna osoba, która
była w sekretariacie, spytała, i to mogę zacytować, czy życzę sobie tradycyjnie kawy sypanej, czy może rozpuszczalnej. No ponieważ była to atrakcja, prosiłem o atrakcję, jak pani przyszła z kawą, to było charakterystyczne, że przyszła, z tym nie wyszła, tylko czekała, co tam będzie się działo. Także jest to epizod krótki, ale potwierdzający to, o czym pan doktor Warot mówił, no, że była w pracy. I to sprawna była w pracy, z tego można zrozumieć bardzo. Szanowni Państwo, przekazuję teraz mikrofon prowadzącemu kolejną sesję i rozmawiamy dalej o ludziach systemu, i zaczynamy, wracamy do kobiet. Tak a propos. Szanowni Państwo, dzień dobry. Zapraszam na drugą część pierwszej sesji konferencji, czyli Ludzie Systemu. Przed nami trzy niezwykle ciekawe wystąpienia. Pierwszy zaprezentuje swój temat pan dr Witold Bagieński, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Temat niezwykle ciekawy, funkcjonariuszki wywiadu cywilnego Polski Ludowej. Tutaj w wywiadzie nadreprezentacja kobiet była dosyć duża, ale o tym opowie już specjalista. Panie doktorze, proszę. Szanowni Państwo, na początek pewne wyjaśnienie związane z tytułem. Wywiad cywilny to jest wywiad w strukturach cywilnego resortu bezpieczeństwa, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I jest to jedna z dwóch służb wywiadowczych, jakie miała Polska Ludowa, a drugą był wywiad wojskowy. Początkowo oddział drugi Sztabu Generalnego, potem zarząd drugi Sztabu Generalnego. I czynię to wyróżnienie, by było jasne, że to jest mowa jakby o części takim środowiska kobiet działających w wywiadzie, tych po prostu, które działały w strukturach bezpieki. I może na początek pewien cytat. Były pociągające, piękne, inteligentne, sprytne, niebezpieczne, seksowne i podejmowały się szpiegostwa, by zaznać przygody, by zdobyć fortunę, by dokonać zemsty, bo uważały, że spełniają patriotyczny obowiązek lub zakochały się w mężczyźnie pracującym w wywiadzie. Podejmowały się najbardziej niebezpiecznych zadań, balansowały na granicy życia i śmierci. Działały dla osobistych korzyści, zemsty, a niekiedy by wesprzeć ojczyznę. Łączyło je jedno, były wyjątkowo skuteczne. Ich urok i spryt prowadziły do obalania rządów, uwalniania więźniów i przechwytywania ściśle tajnych informacji. I taki to oto obraz mamy w popkulturze, w popularnych publikacjach, filmach. Takie te kobiety na ogół w tychże właśnie takim popkulturowych przekazach są. Tymczasem ten obraz w odniesieniu do służb organów bezpieczeństwa Polski Ludowej jest bardzo, ale to bardzo daleki od prawdy i można go uznać za całkowicie bajkowy, który właściwie nadaje się bardziej do komiksu i filmu, a nie do opisywania realnych, żywych ludzi. Jeżeli chodzi o wywiad cywilny Polski Ludowej, istotnie było tak, że od samego początku kobiety odgrywały w nim bardzo istotną rolę i w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, tak mi się wydaje, aczkolwiek to oczywiście wymagałoby bardziej szczegółowych badań, jeżeli chodzi o tak zwane piony operacyjne, czyli te jednostki, które zajmowały się pracą z agenturą, jakimiś działaniami takimi bardziej ukierunkowanymi na zwalczanie przeciwnika politycznego, natomiast nie były to działania o charakterze pomocniczym, nie kartoteki, nie sprawdzanie korespondencji, nie cenzura wojenna, to właśnie w tych pionach operacyjnych w moim przekonaniu najwięcej kobiet służyło w wywiadzie. Złożyło się na to bardzo wiele czynników i była to też pewna tak ma, ewolucja całego tego systemu, w jakim działał wywiad. I ta, że tak powiem, rola kobiet w wywiadzie też to dobrze pokazuje, jak w ogóle sam wywiad się zmieniał. Lata 40., rok 45 styczeń, to jest moment, kiedy wywiad został utworzony. Wtedy trwały jeszcze działania wojenne i siłą rzeczy bardzo wielu mężczyzn służyło w armii, walczyło. W związku z czym już właściwie od samego początku do jednych z pierwszych pracowników wywiadu należały właśnie kobiety. I co istotne, nie spełniały one wyłącznie funkcji pomocniczych, to znaczy nie tylko to były maszynistki, czyli kobiety przepisujące na maszynie do pisania, nie tylko sekretarki, ale także pracownicy operacyjni, czyli oficerowie, którzy po prostu zajmowali się werbowaniem agentury, łącznikowaniem, czyli utrzymywaniem kontaktu z agenturą, w związku z czym z takimi zadaniami, które bardziej się kojarzy z mężczyznami. I ta pierwsza kadra, jaka trafiła do wywiadu, to byli ludzie w dużym stopniu przypadkowi. Bardzo wiele osób trafiło do wywiadu z wojska, natomiast te cechy, które, że tak powiem, starano się, które powiedzmy cechowały oficera wywiadu w tym pierwszym zwłaszcza okresie, to były pewność polityczna,
Czyli chodziło po prostu o to, by taka osoba, kiedy znajdzie się za granicą, za tą zagranicą nie pozostała, by ci ludzie nie dali się zwerbować obcym służbom. Natomiast kluczowa była również znajomość języków obcych i pod tym kątem rzeczywiście kobiety mają bardzo duży talent do nauki języków obcych i te kobiety, które trafiły do wywiadu, bardzo często na przykład były przed wojną nauczycielkami. Dwie z bardzo wyróżniających się funkcjonariuszek uczyły na tajnych kompletach, czyli w czasie wojny, w czasie okupacji uczyły i właśnie uczyły języków obcych, w związku z czym partia kierowała takie osoby do bezpieki, a właśnie jeżeli znały języki obce, to bardzo często trafiały do wywiadu. Jest charakterystyczne to, że kiedy w 1946 roku, po mniej więcej roku funkcjonowania wywiadu, dokonano takiej weryfikacji kadry całego ministerstwa, całej centrali ministerstwa, to tyle to było ciekawe, że podawano też, którzy pracownicy są najlepsi. I w tym momencie w wywiadzie najlepsze były dwie kobiety. Jedna z nich nazywała się Sabina Wójcik, natomiast kiedy wstąpiła do resortu, przybrała nazwisko Sankowska, a druga nazywała się Franciszka Szpero. I obie rzeczywiście prowadziły sprawy agenturalne, wyjeżdżały też i za granicę, obie znały języki obce, więc to jest ciekawe, dlatego że w tym momencie właściwie nie wymieniono mężczyzn, a właśnie te dwie panie, oraz jeszcze Amelię Leśniewską, która zajmowała się problematyką wydawania paszportów i wiz. I w tym pierwszym okresie to było tak, że właśnie te kobiety były zarówno na stanowiskach kierowniczych, jako oficerowie operacyjni, w pionach pomocniczych i rzeczywiście jako takie panie, które po prostu przepisywały na maszynie. Natomiast w 1947 roku doszło do połączenia wywiadu cywilnego z wojskowym. To było odwzorowanie modelu sowieckiego. I na czele wywiadu stanął wspomniany dzisiaj generał Wacław Komar. I w tym okresie troszeczkę się ta polityka zaczęła zmieniać. To znaczy z jednej strony część tej starej kadry zaczęto odsuwać. Między innymi wspomniana Sabina Sankowska-Wójcik została z wywiadu odsunięta. Uznano, że jej życiorys nie gwarantuje pewności politycznej, że jakby pewne elementy w jej życiorysie są podejrzane, więc lepiej ją przesunąć gdzieś indziej. Natomiast zaczęto na dużą, ale to dużą skalę ściągać takie osoby, które można nazwać reemigrantami, czyli osobami, które przyjechały głównie właśnie z Zachodu, które działały w partiach komunistycznych francuskiej, hiszpańskiej, belgijskiej, Argentyny, Kanady i tak dalej. I takie osoby, oczywiście z tą przeszłością w ruchu komunistycznym w okresie międzywojnia, z działalnością w Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i tak dalej, takie osoby były bardzo dla wywiadu pożądane i cenne, ze względu na to, że właśnie było pewne politycznie, ale zarazem z uwagi na tę działalność konspiracyjną związaną z ruchem komunistycznym i tym, że był po prostu nielegalny, w Polsce był nielegalny, w związku z czym te osoby znały konspiracje od podszewki. W związku z czym w wywiadzie rzeczywiście te kobiety, niektóre zaczęły odgrywać istotną rolę i to były nieraz panie, których staż partyjny sięgał I wojny światowej, w związku z czym one już były wówczas w bardzo dojrzałym wieku. Bardzo często były to wdowy po ludziach, którzy na przykład zginęli w czasie Wielkiej Czystki. Niektóre z nich służyły w czasie wojny w NKWD, w Gułagu. Jedna z nich była na przykład lektorką w szkole dla wojsk wewnętrznych NKWD na terenie Gruzji. Szereg takich różnych osób było i one rzeczywiście odgrywały dosyć ciekawą rolę, dlatego że powierzano im zadania zarówno w centrali, jak i w terenie. W centrali po prostu były na stanowiskach kierowników sekcji, oczywiście te najważniejsze, natomiast w terenie kierowały ogniwami wywiadowczymi zagranicznymi, czyli rezydenturami. I tutaj, że tak powiem, było pewne równouprawnienie. Między innymi jedyną taką realną rezydenturą wywiadu nielegalnego na terenie Berlina kierowała Irena Bielska, wówczas też już bardzo, że tak powiem, starsza pani tak naprawdę. Ta placówka znajdowała się na terenie Berlina i to było główne ogniwo wywiadowcze działające przeciwko zachodnim Niemcom. Z kolei bardzo dużo kobiet było w pionie takim analitycznym, informacyjnym, po prostu dlatego, że właśnie ta znajomość języków obcych i to doświadczenie z okresu międzywojnia pomagały im po prostu w bieżącej pracy. W związku z czym między innymi sekcją zajmującą się problematyką żydowską kierowała pani, która była wcześniej w Komunistycznej Partii Palestyny. Z kolei kraje romańskie to była pani, która wcześniej była bardzo istotną osobą w Komunistycznej Partii Francji, w tych polskich strukturach tej partii i tak dalej. Sporo kobiet było też w tym aparacie wydającym paszporty i wizy, który był wówczas częścią wywiadu. I jakby widać wyraźnie, że one się tam najlepiej sprawdzały, właśnie w tych punktach, w tych miejscach, gdzie wymagana była skrupulatność i taka bardzo pedantyczna praca. W związku z czym ta praca analityczna, praca tłumaczek, praca właśnie przy takich biurowych zadaniach. Natomiast niektóre z kobiet dostawały zadania specjalne. I tu chciałbym wspomnieć o pani, która nazywa się Justyna Sierp.
To jest nazwisko, które przybrała po wojnie, zresztą Sierp to jest też wyraz jakby identyfikacji z systemem komunistycznym. To była kobieta, która była przed wojną jedną z głównych łączniczek biura politycznego Komunistycznej Partii Polski. Działała w czasie wojny konspiracyjnie na rzecz komunistów niemieckich. Natomiast po wojnie, jako znajoma szefa wywiadu generała Komara, otrzymała pracę w wywiadzie i skierowano ją do takiego specjalnego zadania, to znaczy w ramach akcji denazyfikacyjnej ona uczestniczyła w pracy z jeńcami niemieckimi na terenie Łodzi, na terenie Warszawy i poszukiwano wśród tych Niemców kandydatów na agentów, werbowano ich, po czym kiedy byli zwalniani, traktowano ich jako taką agenturę perspektywiczną. Natomiast ona, znając biegle niemiecki i mając do czynienia z pracą wśród Niemców w czasie wojny, to była osobą, która po prostu prowadziła cały taki referat, który się tym zajmował. Natomiast jest charakterystyczne to, że kiedy w okresie połączenia wywiadów przystąpiono do szkolenia nowych funkcjonariuszy na szerszą skalę, to stworzono trzy szkoły takie specjalistyczne, wywiadowcze. W żadnej z nich nie było miejsca dla kobiet funkcjonariuszek operacyjnych. Natomiast kobiety się wówczas miały uczyć na kursach dla biuralistek, czyli maszynistek, czyli właśnie kobiet pracujących biurowo. I tu sięgnięto przede wszystkim po córki reemigrantów z Francji, z Belgii, które pracowały w dużych ośrodkach robotniczych, w Wałbrzychu, w Łodzi. Te kobiety na ogół polski znały czasem średnio, natomiast znały francuski, właśnie znały czasem niemiecki. No i one były aktywne w organizacjach młodzieżowych komunistycznych, przy budówkach partii. W związku z czym już to pokazuje, że w tych latach 40. te role kobiet traktowano prawdopodobnie jako przejściową. To znaczy ze względu na deficyt w ogóle ludzi, którzy mogli w resorcie być na odpowiedzialnych stanowiskach, te osoby, które miały za sobą tą przeszłość partyjną, oczywiście były, że tak powiem, w najbardziej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast jednocześnie zauważano, że raczej należy inwestować przede wszystkim w mężczyzn, co też się wiąże w pewnym stopniu z metodami po prostu pracy operacyjnej. To znaczy te metody były nieraz dosyć brutalne. Nawet w wywiadzie było tak, że oficerowie wywiadu przeprowadzali śledztwa i to czasem też brutalne śledztwa, po prostu dlatego, że część tych działań wcale nie toczyła się za granicą, ale dotyczyła werbowania pewnych ludzi w kraju i wysyłania ich na zachód, albo na przykład porywano pewnych ludzi na terenie Berlina, po czym trzeba było z nimi porozmawiać i rozmawiano w Warszawie w areszcie na Koszykowej. W każdym razie do tego typu działań kobiety raczej się nie nadawały i niektóre mimo, że dostawały szansę pracy operacyjnej, to potem jednak raczej albo się same wycofywały, albo stwierdzano, że się do tego nie nadają, w związku z czym ich liczba troszeczkę zaczęła maleć. I przechodząc dalej, w 1949 roku zapadła decyzja o tym, że wywiad zostanie rozdzielony cywilny z wojskowym, ale miała też miejsce czystka. Czystka o charakterze takim weryfikującym życiorysy i we wszelkich sytuacjach, kiedy była jakaś niepewność co do tego, jak się ktoś zachowywał w czasie wojny, no to taka osoba była raczej odsuwana. I wtedy znowu odsunięto też z wywiadu osoby, które miały konkretny dorobek, osoby z nazwiskami liczącymi się. Wtedy sporo kobiet zwolniono. Natomiast z drugiej strony ta czystka spowodowała, że brakowało ludzi i znowu część kobiet, tych zwłaszcza tych najstarszych, piastowała stanowiska kierownicze właśnie dlatego, że po prostu do tego się nadawały, jakby traktowano to jako pewnego rodzaju być może okres przejściowy, natomiast z drugiej strony po prostu brakowało ludzi, w związku z czym brano je do służby. I teraz tak, w tym okresie takim najbardziej stalinowskim jest charakterystyczne to, że ministerstwo starało się tych swoich funkcjonariuszy trzymać wszystkich w miarę razem, to znaczy sprawiać, by nie szukali wrażeń na mieście, nie nawiązywali jakichś przygodnych znajomości, tylko żeby po prostu integrowali się sami ze sobą. Skutkowało to tym, że bardzo mocno sprzyjano resortowym małżeństwom i poznawaniu się tych ludzi ze sobą. Organizowano dla nich czas w taki sposób, żeby właściwie nie wychodzili z pracy. To znaczy nawet jak kończyli obowiązki służbowe, to czekała na nich aktywność w organizacji partyjnej, a w przypadku kobiet, w Lidze Kobiet, czyli takiej organizacji, która służyła między innymi takim indoktrynowaniu tych funkcjonariuszek, ale co istotne nie tylko, to znaczy Liga Kobiet w wywiadzie to były także matki, żony, siostry funkcjonariuszy i co więcej, także gosposie i służące. W ogóle samo to, że w bezpiece niektórzy funkcjonariusze mieli służące, jest co najmniej zastanawiające, ale tak rzeczywiście było i z tego wyraźnie wynika, że po prostu starano się oderwać te osoby z ich środowisk, tych właśnie robotniczo-chłopskich, tradycyjnych, związanych z wiarą katolicką, właśnie ku wierze w partię i ta Liga Kobiet spełniała taką rolę mocno indoktrynacyjną. W tym okresie kobiety także kierowały rezydenturami.
Natomiast początek lat 50. to jest właśnie to takie zacieśnianie się gorsetu stalinowskiego. W tym okresie one cały czas są obecne, natomiast im bliżej połowy lat 50. tym ich było coraz mniej. I w pewnym momencie między innymi zdecydowano się jednak, że te żony funkcjonariuszy należy zwolnić, dlatego że atmosfera w wywiadzie stała się zbyt rodzinna i odbijało się to na dyscyplinie. W związku z czym w 55 roku usunięto blisko 20 kobiet funkcjonariuszek, żon funkcjonariuszy. Natomiast w 56 roku, kiedy reorganizowano bezpiekę na skutek odwilży i tego wszystkiego, co się stało, tych okoliczności związanych z dojściem Gomułki do władzy, w tym okresie zapadła decyzja, że kobiety nie będą służyły w ogóle w działach operacyjnych jako pracownicy operacyjni i mogą tam być wyłącznie maszynistkami czy sekretarkami, w związku z czym nawet te z nich, które kierowały jakimiś sekcjami, przeszły do pionów pomocniczych. W tym okresie najwięcej z nich służyło w Wydziale Informacyjnym Analitycznym, ale także w szyfrach. Natomiast też wieloletnia szefowa tej komórki szyfrowej też została zdjęta ze stanowiska i zastąpił ją mężczyzna. To się poniekąd wiązało z tym, że funkcjonariusze wywiadu zostali w tym okresie przeniesieni na etaty wojskowe, co jakby się wiązało w ogóle z określonymi obowiązkami związanymi ze szkoleniami, ze strzelaniem z broni i tak dalej. W związku z czym też raczej kobiet już tutaj nie brano tak mocno pod uwagę. Natomiast one były cały czas jeszcze, przynajmniej niektóre, obecne w pracy operacyjnej za granicą, gdzie niekiedy wyjeżdżały po prostu dlatego, że tam służyli ich mężowie. W 57 roku do Berlina wyjechał na stanowisko rezydenta, czyli szefa placówki Władysław Michalski, ale wyjechała z nim jego żona, Elżbieta Michalska, wcześniej Jasińska. Kobieta, która znała 6 bądź 7 języków obcych, była filologiem po szkole moskiewskiej, wcześniej była w Armii Czerwonej. I to była kobieta, która w moim przekonaniu miała rzeczywiście realne osiągnięcia operacyjne. I niezależnie od tego, że jej mąż kierował placówką, to jej się udało między innymi bardzo mocno rozwinąć pewną sprawę operacyjną, która doprowadziła do wprowadzenia agentki do Ministerstwa Obrony Republiki Federalnej Niemiec. W związku z czym to była rzeczywiście bardzo ważna. Tu warto przy okazji dodać, że ta kobieta z czasem została przyjęta na etat wywiadu i była kadrowym funkcjonariuszem, agentka. Więc to też jest specyficzna osoba, ona się nazywa Alice Krawczyk. To była taka pani z Górnego Śląska, niepozorna sekretarka, właśnie maszynistka, którą po prostu zwerbowano do współpracy i która masę interesujących informacji z problematyki obronności dostarczyła wywiadowi. Na początku lat 60. zaostrzono kryteria służby w wywiadzie, żeby wyeliminować z niego osoby mające kontakty zagraniczne. To był pewien wybieg, który między innymi służył do tego, żeby zwolnić ze służby funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego. To rzeczywiście wówczas nastąpiło, aczkolwiek zwolniono bardzo różne osoby. Natomiast ostatnie właśnie panie pochodzenia żydowskiego, pracujące jeszcze od lat 40., zwolniono w roku 66 i 67 w atmosferze takiej bardzo, bardzo nieprzyjemnej. I tutaj ten element czystki też jest bardzo widoczny. Właściwie one wtedy też przestały odgrywać taką istotną rolę w tym pionie analityczno-informacyjnym. W latach 70. z kolei polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych była taka, by rola kobiet w resorcie zmalała do tego stopnia, że jeżeli była możliwość zastąpienia danej kobiety mężczyzną na danym stanowisku, to należało to zrobić. Wprowadzono też swego rodzaju limity zatrudnienia kobiet i pewna średnia, którą proponowano w roku 70. to miało być 16% ogólnego stanu etatowego funkcjonariuszy, a w przypadku wywiadu przyjęto 13%, czyli mniej więcej 80-90 pań, z tym, że licząc te panie również, które były na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i tak dalej. W latach 70., 80. kobiety właśnie służyły przede wszystkim jako sekretarki maszynistki, z tym, że ich rola sprowadzała się nie tylko do oczywiście do pisania na maszynie i odbierania telefonów, ale one także prowadziły część spraw operacyjnych najniższych kategorii. One się nazywały segregatory materiałów wstępnych i to były takie sprawy, które po prostu służyły temu, by ewentualnie pewne rzeczy takie proste zweryfikować. Natomiast no, bądź co bądź miały do czynienia z pracą operacyjną, ale nie bezpośrednio, nie z ludźmi, tylko bardziej z dokumentacją. Ważną rolę oczywiście spełniały przy tłumaczeniach różnego rodzaju dokumentów i między innymi taki wydział, znaczy taka komórka w Wydziale Informacyjnym, która odpowiadała za współpracę z tak zwanymi bratnimi służbami, to tam kierowały nią przez lata panie. Właściwie główną rolę właśnie odgrywały kobiety przy współpracy z sowieckimi, z NRD-owskimi służbami. Niektóre z nich wyjeżdżały jeszcze za granicę,
aczkolwiek odgrywały raczej rolę pomocniczą, a nie wiodącą. Co więcej, niektóre z nich mające specjalne umiejętności, na przykład pracowały w pionie techniki operacyjnej, czyli na przykład przy sprawach chemii takiej związanej z tajnopisami. Niektóre z nich wpisywały dane w systemy komputerowe, które zaczęto tworzyć w latach 70., takie programistki, w związku z czym to też była taka specjalizacja typowo kobieca. Ewidentnie widać ta skrupulatność kobieca, dokładność, to było to, co sprawiało, że kierowano je w te miejsca. Natomiast można się oczywiście zastanawiać, dlaczego tych kobiet w ogóle w tym resorcie zaczęło tak mocno ubywać. I powodów jest moim zdaniem dosyć sporo. Z jednej strony to, że Służba Bezpieczeństwa była resortem, który można było zmobilizować w trakcie okresu jakiegoś zagrożenia wojennego, jakichś problemów społecznych w kraju i tak dalej. W związku z czym, na przykład w marcu 68, funkcjonariusze po prostu byli na ulicach, że tak powiem, walczyli z tłumem w czasie demonstracji. W związku z czym wysłanie kobiet w takim charakterze oczywiście nie za bardzo wchodziło w grę. Funkcjonariusze byli szkoleni między innymi a propos tego, że jeżeli będzie zagrożenie wojenne, by na przykład bronić budynku. W związku z czym też było określone, kto gdzie będzie stacjonował, skąd będzie ewentualnie strzelał i tak dalej. W związku z tym też kobiety nie za bardzo tu mogły być. A poza tym jest jeszcze jeden problem, to znaczy sytuacja, kiedy małżeństwo funkcjonariuszy w okresie mobilizacji by się znalazło, no to jest problem taki, że mężczyzna oczywiście idzie walczyć, natomiast kobieta powinna się teoretycznie nie zajmować walką, tylko bronić swojej rodziny. W związku z czym to już było pewnym problemem, w związku z czym dążono do tego, żeby jednak tych kobiet po prostu w takich małżeństwach raczej, znaczy unikać tego typu małżeństw, gdzie oboje funkcjonariuszy pracuje w jednej jednostce i na odpowiedzialnych stanowiskach. Raczej te pomocnicze wybierano. Do tego wszystkiego dochodziła jeszcze kwestia pewnej ciągłości pracy operacyjnej, to znaczy kobiety były częściej nieobecne w pracy z uwagi na urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia, kwestie chorób dzieci i tak dalej. I były sytuacje po prostu, w których dochodzono do wniosku, że to może zakłócić i zakłóca ciągłość pracy operacyjnej. To znaczy po prostu nagle jakaś pani była tydzień nieobecna, a w tym okresie miały się odbyć takie a takie spotkania i był już rzeczywiście problem, kto to przejmie, bo chodziło też o to, żeby informacje o pewnych ludziach, o pewnych sprawach nie rozchodziły się za mocno, czyli żeby liczba osób zaangażowanych w te sprawy była po prostu mniejsza. Poza tym jest jeszcze jeden ważny czynnik. Odporność psychiczna i odporność na, że umiejętność wywierania nacisku psychologicznego przy werbunkach. Z tym mógł być problem, dlatego że jeżeli sobie wyobrazimy, dajmy na to kandydata na agenta w wieku 50 lat, do którego przyjdzie 20-latka i go próbuje werbować do współpracy, to oczywiste jest to, że miała z tym bardzo, bardzo duży problem. W związku z czym mogła tego nie udźwignąć psychicznie i nie mogła zostać potraktowana w sposób taki bardzo lekceważący. W związku z czym ten czynnik też grał dosyć istotną rolę. Natomiast warto też zauważyć, że to też był pewien model sowiecki, to znaczy w literaturze anglosaskiej pojawia się sformułowanie między innymi takie, że w okresie kierowania KGB przez Iwana Sierowa on celowo, on był przeciwnikiem zatrudniania kobiet w resorcie, w związku z czym w tym okresie ich po prostu stamtąd, znaczy usuwano je stamtąd i niewykluczone, że jakby to była szersza polityka w obrębie całego bloku, natomiast to oczywiście wymagałoby bardziej szczegółowych badań. No i tak kończąc, chciałbym stwierdzić, że ostatnia kobieta, która właściwie po 50, jedyna, która objęła stanowisko kierownicze, objęła je w listopadzie 1989 roku, ale w pionie pomocniczym organizacyjno-sztabowym. I kiedy wywiad został rozwiązany, to już pierwszy rocznik nowego takiego narybku w szkole wywiadu w roku 90. Po raz pierwszy wtedy się pojawiły kobiety. Przez cały ten okres po 56 roku kobiet nie szkolono oficerów operacyjnych, a kiedy służby zostały zreformowane, kiedy upadł komunizm, to nastąpiło, to się zmieniło. W związku z czym jakby ta polityka, którą w okresie komunizmu MSW miało, uległa bardzo dużej zmianie. No i na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Pawła Sztamę z warszawskiego oddziału IPN, doktoranta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą pułkownika Józefa Różańskiego. I no, Józef Różański obok Julii Brystygier będzie, jakkolwiek to źle brzmi, bohaterem wystąpienia pana Pawła Sztamy, że zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, to nie jest prezentacja, to jest tak naprawdę jeden slajd,
Większość historyków doskonale zna, wie jak wyglądała Julia Brystygier i jak wyglądał Józef Różański. Niemniej no są na sali również antropolodzy, jest nasz gość ze Stanford, który być może po prostu nawet nie kojarzy, zapewne nawet nie kojarzy tych osób. Szanowni Państwo, głównym pytaniem, które sobie postawiłem przygotowując ten referat, to wystąpienie, to jest zapytanie, jakimi ci ludzie byli szefami. Do tej pory mniej więcej wiemy, jak oni odnosili się do więźniów, jak odnosili się do wrogów politycznych, swoich przeciwników. To jest bardziej skomplikowane niż to w literaturze przedmiotu, szczególnie publicystycznej, się pojawia, o czym do czego nawiążę. Niemniej no, ich obraz w tej publicystyce jest zazwyczaj no, demoniczny. Przygotowując tą rozprawę doktorską o Różańskim, chciałem skonfrontować te dwie postaci. Niemniej okazało się, że materiału dotyczącego Różańskiego jest trzy razy tyle, szczególnie w tym aspekcie, o którym chcę mówić, niż o Julii Brystygier. Dlatego też no, Różański tu będzie głównym bohaterem, tak jak tutaj kolega zauważył, w cudzysłowie oczywiście bohaterem, a dodatkowo konfrontując właśnie będę starał się również pokazać tutaj towarzyszkę Julię Brystygier, słynną Lunę. Szanowni Państwo, ten obraz w publicystyce przedstawiany wokół tych dwóch postaci, no tak jak powiedziałem, to są postacie, których wydźwięk jest naprawdę bardzo demoniczny. I więźniowie zapamiętali Różańskiego mimo wszystko bardzo różnie. Zapamiętali go jako człowieka, który potrafił bić, który potrafił torturować, który o mało co wraz z innymi funkcjonariuszami nie doprowadził do śmierci młodej wówczas łączniczki Winiu, pani Marii Chatowskiej. Tą kobietę doprowadzono do takiego stanu, że ona później przez całe życie, kiedy już wyszła z więzienia, borykała się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. Natomiast w przypadku na przykład kapitan Emilii Malesy, to jest sprawa szczególnie dla historyków przecież pewnie znana, w ogóle w żaden sposób nie używał żadnych tortur. Był na tyle uroczy i przekonujący, że Emilia Malesa weszła w nim w dyskusję i weszła w, można powiedzieć, pewien rodzaj współpracy, przez co wpadł pierwszy zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W przypadku, proszę Państwa, Julii Brystygier jest jeszcze o tyle bardziej skomplikowane, że nie ma tak naprawdę żadnego bezpośredniego źródła, które pokazałoby, że na przykład Julia Brystygier kiedykolwiek uczestniczyła bezpośrednio w torturowaniu więźniów. Są źródła, owszem, są dwie relacje, natomiast nie ma, to są relacje ludzi, którzy, nie chcę powiedzieć, że nie byli wiarygodni, natomiast no jeden człowiek mówi, że słyszał, że któraś z kobiet tam uczestniczyła w przesłuchiwaniu więźniów na przykład. Sprawa jeszcze bardziej jest skomplikowana, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Paweł Jasienica opuścił więzienie w latach 40. dzięki wstawiennictwu między innymi Julii Brystygier. Z drugiej strony, przeglądając ostatnio materiały, dokumenty rozliczeniowe z lat 54-56, wychodzi na to, jak pisał prokurator Kukawka, który oskarżał Różańskiego w 55-57, a także chciał postawić przed sądem Julię Brystygier, że w Departamencie V, który Julia Brystygier zarządzała, który odpowiadał za walkę z Kościołem, który odpowiadał za walkę z organizacjami politycznymi, który odpowiadał za walkę z organizacjami młodzieżowymi, było więcej aresztów bez sankcji prokuratorskich niż w przypadku Departamentu Śledczego. Oczywiście ja tu w żaden sposób nie będę bronił Julii Brystygier. Sam fakt tego, że prokurator Kukawka chciał ją postawić przed sądem, że znalazła się na tej czarnej liście funkcjonariuszy, którzy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, no to już również ma swoją wymowę, łącznie z tym, szanowni państwo, że przecież jako szefowa departamentu odpowiadała za wszystko, co się w Departamencie V działo. Szanowni Państwo, kilka lat temu profesor Mariusz Mazur, zresztą na tej samej konferencji, na tym samym cyklu, przedstawił artykuł, a później napisał, referat, a później napisał artykuł Eksperymenty Filipa Zimbardo, Stanleya Milgrama i Teodora Adorno, a badanie aparatu bezpieczeństwa. Pokazał w nim
porównał po prostu zachowanie i działanie funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa z wynikami badań tutaj przytoczonych w swoim artykule psychologów i filozofów. I wyszło mu, że ludzie ci w stosunku do więźniów zachowywali się w taki, a nie inny sposób z kilku takich elementarnych czynników. Jednym z nich to był autorytet, który w tamtym czasie dla funkcjonariuszy była bezsprzecznie Polska Partia Robotnicza, a później Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Usytuowanie na ważnych stanowiskach, szeregowi funkcjonariusze, którzy nagle zostawali oficerami, bardzo zresztą prości ludzie zostawali oficerami, decydowali o zdrowiu, a niekiedy o życiu ludzi. W przypadku dyrektorów departamentów, czyli Julii Brystygier i Józefa Różyńskiego, to była ogromna władza, potężna władza i ogromne zaufanie kierownictwa resortu i kierownictwa partii. To również wpływało, to również dawało poczucie pewnej bezkarności. W przypadku Różyńskiego ta pewność siebie wzrosła jeszcze bardziej, kiedy w 1948 roku, o czym tu już była mowa, o czym tu wspominano, skierowano Różyńskiego do walki z wrogiem wewnętrznym. On miał nadzorować tą grupę specjalną, która pracowała w Międzyszynie pod Warszawą, a także na ulicy Rakowieckiej w więzieniu Mokotowskim, która miała znaleźć tego słynnego, osławionego, wymyślonego przez Józefa Stalina wroga wewnętrznego. Natomiast Julia Brystygier cieszyła się ogromnym kierownictwem partyjnym, łącznie z tym, że jako jedyna kobieta, nie będąca członkiem biura politycznego, jedyna kobieta z bezpieki, która nie była członkiem biura politycznego, była do tego gremium zapraszana. Jeżeli państwo wezmą na przykład kalendarze Bolesława Bieruta przechowywane w archiwum Magnowych, to tam w tych kalendarzach bardzo często pojawia się nazwisko Julii Brystygier, która spotykała się z Bierutem. No i ona nie spotykała się sama, tam Bierut się w tym momencie, kiedy się spotykał z Julią Brystygier, spotykał się z najważniejszymi swoimi towarzyszami partyjnymi, takimi jak Jakub Berman, Hilary Minc czy Roman Zabrowski. Do tego wielokrotnie, do tego gremium również była dokooptywana właśnie Julia Brystygier. Również kolejnym czynnikiem, który wpływał na stosunek funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa do więźniów, była także ideologia. Ludzie ci bardzo szybko, szczególnie ci, którzy działali w KPP, no bo przecież Brystygierowa, jak i Różański działali w KPP, byli starymi towarzyszami partyjnymi, zaufanymi działaczami, oni zrozumieli bardzo szybko ten stalinowski i komunistyczny paradygmat i byli mu po prostu wierni. To byli rzeczywiście komuniści, tacy stalinowscy, przepraszam za słowo, za wyrażenie, rasowi stalinowscy komuniści. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że te same czynniki, o których tutaj pisał profesor Mazur, również wpływały na ich stosunek do podwładnych, a także do dyrektorów innych departamentów. Oczywiście trzeba również brać pod uwagę osobowość, trzeba również brać pod uwagę charakter. W przypadku tak Brystygierowej, jak i Różańskiego to były bardzo trudne i bardzo skomplikowane charaktery, no ale również jakieś tam doświadczenia, ale uważam, że właśnie te czynniki, ten worek czynników wpływał na to, w jaki sposób oni się zachowywali tak do więźniów, jak i do swoich podwładnych, a także do swoich znajomych. Szanowni Państwo, jaki był, jeszcze zanim przejdę do tego sensu stricto mojego tematu, ciekawostką, którą właśnie nie tak dawno odkryłem w dokumentach, no to jest postrzeganie przez innych wysokich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, innych dyrektorów departamentów w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, to, w jaki sposób ci ludzie postrzegali właśnie Różańskiego i Brystygierową. Większość tych osób, tych dyrektorów miała o Różańskim bardzo złe zdanie. Oni to wspominali, oni o tym wielokrotnie wspominali, wielokrotnie o tym mówili. Anatol Fejgin na przykład, człowiek, który znał i Różańskiego, i Brystygierową, kiedyś powiedział, uważał Różańskiego za cynika, psychopatę, ale jednocześnie osobiście uroczego. Julia Brystygier, która nienawidziła, autentycznie nienawidziła Józefa Różańskiego, zresztą to był jeden z powodów, dla którego zestawiłem te dwie postaci. Oni się nienawidzili jeszcze z okresu II wojny światowej. Potrafiła nazywać Różańskiego chamem. Co więcej, uważała, że Różański był złym duchem, miał ogromny wpływ na wiceministra bezpieczeństwa publicznego Romana Romkowskiego, który przykrywał wszystkie jego tam ciemne sprawki, wszystkie jego jakieś
podstępki, które gdzieś tam mu się przytrafiły. Ja nie będę tutaj cytował Józefa Światło, no bo Józef Światło jest najmniej wiarygodny w opiniach na temat Różańskiego i na temat Brysty Gierowej, przynajmniej tak mi się wydaje. Niemniej Józef Jurkowski, który był szefem kilku urzędów wojewódzkich, a także bliskim, wysokim funkcjonariuszem MBP, kiedyś powiedział o Różańskim tak. Cytuję, bardziej charakterystyczną postacią niż Światło w naszym aparacie był Różański. Różański był fenomenalnie zdolnym, ale niestety taki sam jak ten rosyjski buchalter, który na pytanie ile jest 2 razy 2, Różański odpowiedział, a ile trzeba. Natomiast były dyrektor Departamentu IV MBP, pułkownik Józef Kratko, relacjonował. O Różańskim była powszechna opinia, że to pozer, lekko wszystkim mówiący blagier. Uważaliśmy go za człowieka zdolnego, działał na mnie i na wszystkich swoimi sukcesami. Szanowni Państwo, Różański autentycznie roztaczał wokół siebie aurę człowieka nieomylnego, człowieka perfekcyjnie przygotowanego. No, był magistrem prawa po Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczął nawet studia doktoranckie, które później przerwał. Następnie został adwokatem. Był rzeczywiście przygotowany w pewnym sensie do roli śledczego. Zresztą nazywany był pierwszym śledczym bezpieki. Natomiast właśnie to, przepraszam za wyrażenie, krętactwo, cwaniactwo, które się wokół niego, które jego koledzy, wysocy funkcjonariusze bezpieki widzieli. Egoizm, manipulacja po prostu ich denerwowała, po prostu ich dosyć mocno drażniła. Tutaj dr Bagieński wspomniał o raporcie, który był przygotowany w 1946 roku, w którym opiniowane są poszczególne piony istniejące wtedy w bezpiece, oczywiście piony operacyjne. I tam jest również mowa o departamencie śledczym. Niemniej inny fragment przykuł moją uwagę. Przygotowujący oficerowie ten raport w 1946 roku napisali, odczuwa się absolutny brak współpracy między departamentami. Uskarżały się na to wszystkie kontrolowane jednostki, a na pytanie komisji, czy posiadany przez siebie materiał interesujący inną jednostkę przekazują, otrzymali się odpowiedź, że nie. Szczególnie oskarżały się kontrolowane jednostki na brak współpracy z wydziałem śledczym, który posiadając najwięcej wiadomości mogących interesować operacyjne dane departamenty, nie przekazuje ich wcale lub co najmniej bardzo rzadko. Czyli Różański robił wszystko, żeby tak naprawdę mieć jak najwięcej informacji i te informacje wykorzystywać, żeby się przed kierownictwem partyjnym, przed kierownictwem resortu pokazywać, jak to on jest rzeczywiście pracowity. Ja tutaj nie mam czasu, żeby konkretnie opowiadać, no on tą walkę z Brystygierową toczył również w tym okresie, kiedy oni byli oboje dyrektorami. Niemniej, jak wyglądały jego stosunki rzeczywiście z podwładnymi? Różański miał ogromny autorytet u swoich podwładnych. To był człowiek, którego niektórzy jego współpracownicy uważali za największy autorytet. Jerzy Kaskiewicz, który służył w Departamencie Śledczym, a później w grupie specjalnej, którą nadzorował Różański, mówił o Różańskim tak. Różański był dla nas autorytetem, Bogiem, wyrocznią. Żyjący jeszcze funkcjonariusz MBP, Jerzy Kędziora, zbrodniarz komunistyczny, twierdził, ludzi, których uważałem za najlepszych komunistów, to byli Różański i wspomniany przeze mnie wcześniej Romkowski. Rzeczywiście on roztaczał, utworzył ten autorytet z bardzo prostego powodu. Tutaj pisał o tym między innymi Anatol Fejgin, że jego podopieczni szanowali go za to, że pozwalał im na wszystko. I tu jest cytat. Pozwalał im na wszystko. W całym departamencie śledczym tylko on i Humar mieli wykształcenie prawnicze. Reszta pokończyła szkoły podstawowe albo i nie. Nie wiem, czy mieli kogoś z maturą. To dawało Różańskiemu i Humerowi ogromną przewagę intelektualną nad podwładnymi. Nie dziwcie się, że podwładni patrzyli na Różańskiego jak w obraz. On był kimś, ich guru. A oni, szkoda gadać. Kołki prawdziwe. Proste kołki, toporne, rodem z zapyziałych wsi, przed którymi Warszawa otwarła przeogromne możliwości. Różański ociosywał ich trochę, z grubsza tylko, i to mu wystarczyło. Dla tych ludzi to był ogromny i niespodziewany awans. Taki może przewrócić w głowach nawet w pełni ukształtowanym, o wiele bardziej inteligentnym ludziom, a co dopiero takim prostakom. I tu wydaje się, proszę Państwa, że rzeczywiście, no, Fejgin oddał w pełni to, jak Różański z tymi ludźmi współpracował. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, był bardzo wykształconym człowiekiem i wydaje się, że im prostszy był człowiek, któremu podlegał, tym lepiej.
zupełnie inaczej niż Brystygierowa. Brystygierowa jednak wolała się otaczać ludźmi, których uważała rzeczywiście za jakichś inteligentów. Nie było oczywiście w jej pionie również bardzo wielu ludzi z wyższym wykształceniem, podobnie jak przy Janie Żeńskiego, no ale widziała jakiś potencjał i tak dalej. Zresztą, proszę Państwa, no do walki z Kościołem, do walki z partiami politycznymi trzeba było, przepraszam za wyrażenie, troszeczkę więcej finezji niż bicie w mordę, prawda? No wydział śledczy, znaczy departament śledczy czy grupa specjalna słynęła z tego, że nie przebierała w środkach. Różański, dlatego też na tych ludzi, na tych prostych ludzi, którzy przyszli ze wsi, z prowincji do niego, do departamentu, tam, tak jak powiedziałem, no nie było nikogo oprócz Humera z wyższym wykształceniem, czyli zastępcą Różańskiego, i on bardzo, bardzo łatwo nimi manipulował. Był bardzo bystrym obserwatorem. Gdy zaistniała taka potrzeba, pomagał podwładnym w różnych bytowych niedogodnościach, odwiedzał ich w szpitalach, wspierał i doradzał, a także bronił przed oskarżeniami płynącymi z innych resortowych pionów. Dzięki niemu ludzie ci otrzymali oficerskie awanse. Ponadto wpajał im, że są pracownikami najlepszego i najważniejszego pionu MBP i pozwalał niezwykle dużo w robocie śledczej. Takie zachowanie miało po prostu na nich ogromny wpływ. Można też śmiało powiedzieć, ja tu tak stwarzam taką, znaczy stwarzam, twierdzę, taka teza zostaje przeze mnie postawiona, że on sam, będąc komunistycznym zbrodniarzem, postępując w taki sposób, wychował sam, czy stworzył sam innych komunistycznych i stalinowskich zbrodniarzy. Funkcjonariusze, tak mówiłem, byli wpatrzeni w niego i kopiowali jego zachowanie. Mistrzem w tym był na przykład osławiony major Józef Dusza, który starał się upodobnić troszeczkę na wzór Różańskiego. Współpracownik Julii Brystygier, Henryk Piasecki, opowiadał, że kiedy przyszedł do pracy w Departamencie 10, bez problemu mógł odkryć, który z pracujących tam funkcjonariuszy wyszedł ze szkoły Różańskiego, że sposób zachowania się, wulgarność, sposób bycia, stosunek do więźniów, po prostu on doskonale można było określić, kto wyszedł z poszkoły Różańskiego. Jednocześnie współpraca z Różańskim nie była sielanką. Różański był porywczym, gwałtownym wręcz i bardzo ambitnym egocentrykiem, do czego sam się przyznawał. On sam wspomina w swoich dokumentach procesowych, że jemu nieraz było ciężką tą ambicję okieznać. Zawsze chciał być najlepszy, zawsze chciał być przed wszystkim. Dlatego też, kiedy otrzymał szefostwo grupy specjalnej, robił wszystko, aby złamać więźniów, którzy mu podlegali. Wykorzystywał do tego swoich oficerów śledczych i bardzo, bardzo mocno ich motywował, ale też na przykład ci ludzie na rozkaz Różańskiego nie mogli opuszczać więzienia. Wspominali, że raz na ileś tygodni bywali w domu. Kontrolował ich korespondencję. Ba, utworzył nawet wewnętrzną agenturę, która donosiła mu o wszystkim, co się dzieje wewnątrz tutaj tej grupy specjalnej. Ba, kiedy jeden z oficerów śledczych, ja wiem, że to jest straszne, proszę Państwa, no ale jak się przez kilka tygodni bez przerwy bije i torturuje więźniów, no to największy zbrodniarz musi przez chwilę, prawda, odpocząć. Więc ci ludzie zaczęli w pewnym momencie być zmęczeni, zaczęli chorować. Jerzy Kaskiewicz potrzebował leczenia szpitalnego, to był jeden z funkcjonariuszy śledczych, no to Różański mu sarkastycznie i cynicznie, znaczy nie chciał się oczywiście Różański zgodzić na ten wyjazd, zabronił mu tego wyjazdu, no i przyszedł do niego i mu powiedział, no to co, odpoczęliście już, towarzyszu Kaskiewicz, tak? Więc kompletnie tutaj w taki sposób postępował. Jednocześnie był typem egocentryka, który wymagał lojalności i nie znosił jakiegokolwiek sprzeciwu, uwielbiał narzucać podwładnym swoją wolę, zupełnie nie licząc się z ich opiniami. Gdy dawał sygnał do ostrego śledztwa, bo to on zazwyczaj zaczynał tak zwane śledztwo, to funkcjonariusze bardzo często to wykonywali. Niemniej, gdy nie wykonywali jakichś poleceń, no to wtedy, to wówczas bardzo ostro ich rugał, nie tutaj, używając wielokrotnie wulgaryzmów. I jeszcze jedna historia z jego najbliższym współpracownikiem Adamem Humerem. O mściwości Różańskiego przekonał się również Adam Humer. Humer w 50 roku napisał list, raport do ministra Radkiewicza, w którym napisał tak.
Niewłaściwy stosunek pułkownika Różańskiego i panująca w związku z tym niezdrowa atmosfera uniemożliwiają mi dalszą pracę. Uniemożliwiają mi dalszą, należytą z nim współpracę. Przeszło pięcioletni okres współpracy z pułkownikiem Różańskim nacechowany jest stałym napięciem nerwowym, rujnującym mój stan psychiczny, który uniemożliwia mi należyte wywiązywanie z moich obowiązków. Jestem głęboko przekonany, że przeniesienie mnie do pracy na stanowisku w ramach aparatu bezpieczeństwa publicznego stworzy mi właściwe warunki pracy dla Polski Ludowej. No, Różański został wezwany, proszę państwa, do ministra, musiał się wytłumaczyć, ale później w swojej mściwości wymyślił, że Humer jest chory psychicznie i woził go do psychiatryka. Autentycznie woził go do psychiatryka, kazał mu leczyć się psychiatrycznie. Szanowni państwo, więc podsumowując, ja starałem się znaleźć jakieś pozytywne cechy Józefa Różańskiego, no bo Julii Brystygier może w kuluarach będziemy mogli porozmawiać troszeczkę szerzej, ale nie udało mi się, kompletnie mi się to nie udało. Różański jest postacią jednoznacznie negatywną, nie tylko wobec więźniów, ale także wobec współpracowników i podwładnych. Pułkownik był agresywny, chorobliwie ambitny, fałszywy, mścimy, podejrzliwy, bardzo przebiegły. Uwielbiał roztacza wokół siebie aurę człowieka nieomylnego. Z jednej strony, znaczy co więcej, w tym samym okresie, czyli w okresie, kiedy on rządził Departamentem Śledczym, grupą specjalną, uruchomiły się tego wrodzone cechy, takie jak autokratyzm, cynizm i egoizm. I wpływały one dość mocno na relacje z podwładnymi. Później te relacje zaczęły się zmieniać, łącznie z tym, że Różański był przez nich bardzo mocno oskarżany. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy Różańskim a Brystygierową. Brystygierowa nawet wówczas, kiedy chciano ją postawić przed sądem, część funkcjonariuszy bardzo mocno za nią stanęła i próbowała jej bronić. Przepraszam troszeczkę za chaos, ale chciałem jak najwięcej powiedzieć, więc bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam panią dr Justynę Dudek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie, która opowie nam o relacjach pomiędzy partią a aparatem represji na przykładzie sporu pomiędzy pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie a szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w roku 1949. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja od niedawna, znaczy od już pewnego czasu, zajmuję się badaniem lokalnego aparatu bezpieczeństwa w województwie lubelskim. I ta historia to jest taka mikrohistoria właściwie jednego wydarzenia, które może być dobrym punktem wyjścia do opisu relacji między partią a aparatem bezpieczeństwa. Wiadomo, że te relacje, one nie były wolne od różnego rodzaju konfliktów i tarć, głównie na tym najniższym szczeblu powiatowym i często miały właśnie charakter różnych ambicjonalnych sporów. I na przełomie właśnie 48 i 49 roku w województwie lubelskim dochodzi do takich poważnych rozbieżności między ówczesnym pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, Grzegorzem Wojciechowskim, a ówczesnym szefem, podpułkownikiem Arturem Jastrzębskim. A areną właśnie tego konfliktu stają się posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego. I wiadomo, tak w skrócie może przypomnę, że oczywiście aparat bezpieczeństwa był podporządkowany partii. I partia w różny sposób oddziaływała na niego, chociażby przez to, że było silne upartyjnienie funkcjonariuszy, sięgające około 80%. I też działały różne podstawowe organizacje partyjne w poszczególnych urzędach bezpieczeństwa, większość tych ludzi, młodych ludzi, która zaczynała pracę w aparacie bezpieczeństwa, nie miała wcześniej żadnych związków z ruchem komunistycznym i też właśnie te organizacje partyjne miały za zadanie też zapoznania ich z tą ideologią, ale jak pokazują chociażby zebrania partyjne z tych pierwszych lat, to jednak działalność tych organizacji partyjnych była dość słaba i ci funkcjonariusze rzeczywiście mieli niskie pojęcie o zasadach marksizmu-leninizmu. Ale wracając do jakby głównego tematu mojego referatu, to na przestrzeni 12 lat, bo ja mówię o tym okresie 44-56, wzajemnej
koegzystencji tych obu instancji. Właściwie to jest taki najpoważniejszy kryzys na tej linii i z którego, aby zażegnać właśnie ten kryzys, do województwa lubelskiego udaje się wówczas ważna postać elity partyjnej, Antoni Alster, który pojawia się na jednym z posiedzeń, wcześniej rozmawia ze wszystkimi członkami egzekutywy i tak podsumowuje właściwie to, co zastał tam. I tutaj cytat. Taki jest porządek, że partia kieruje bezpieczeństwem. Nie ma mowy o jakiejś współpracy. Stan istniejący w Lublinie temu przeczy. W Lublinie partia bezpieczeństwem nie kieruje. Podstawową winę ponosi za to towarzysz Jastrzębski, czyli właśnie szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście ta historia, o której mówię, to nie jest tak, że to jest historia zupełnie znana, anonimowa. Ona już była opisywana między innymi przez moją koleżankę, która zajmowała się Komitetem Wojewódzkim PZPR w Lublinie. I ona też zwróciła uwagę na tą stronę personalną tego sporu. I ja też zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście to pewna odmienność charakteru, wrażliwość tych ludzi doprowadziła do takiej sytuacji. Bo rzeczywiście te osoby były akurat doświadczonymi działaczami partyjnymi jeszcze z okresu przedwojennego. I wiadomo, że z jednej strony energiczny, może nieco impulsywny, jak opisywano Jastrzębskiego, spotkał się z Grzegorzem Wojciechowskim, który sam o sobie mówił, że on jest prostym stolarzem, dla którego pewne sprawy teoretyczne były jednak, nie były jego mocną stroną. Niewątpliwie Jastrzębski przewyższał intelektualnie Wojciechowskiego. Ja tą sytuację nazywałam właśnie konfliktem władzy, czyli rozumiem to jako przedłużający się spór wewnątrz instancji władzy, jaką jest egzekutywa, który właśnie dokonuje się głównie w relacji Jastrzębskiego z Wojciechowskim. I myślę, że ważny jest w tym sporze też kontekst, w jakim to pułkownik Jastrzębski pojawia się w województwie lubelskim. Bo wiadomo, że gdy w końcu września 1948 roku on pojawił się, został tu skierowany na szefa WBP w Lublinie. Dla niego to nie była droga awansu, ale właściwie degradacja w stosunku do poprzedniego zajmowanego stanowiska dyrektora Departamentu I MBP. Odwołano go z tej funkcji po tym, jak w czerwcu 1948 roku wyszły na jaw jego kontakty z Haliną Radzymińską, którą poznał w 1946 roku podczas próby zatrzymania jej za nielegalne przekroczenie granicy. On tam miał wpływ na to, że ją zwolniono, a później ta relacja przerodziła się w romans i za pośrednictwem tej kobiety on nawiązał kontakty z kręgiem jej znajomych. Wśród tych znajomych byli między innymi piloci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Stanisław Skalski i Władysław Śliwiński, których właśnie w czerwcu 1948 roku aresztowano pod zarzutem szpiegostwa i oni też zostali później skazani pod tym zarzutem. I także za jej pośrednictwem on poznał z kolei kobiety, których mężowie trafili właśnie do aresztów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pod zarzutem sabotażu gospodarczego. I on też miał ingerować w działania drugiego departamentu. Także obiecał w jakiś sposób interweniować w tej sprawie i pomóc w uwolnieniu tych mężczyzn. I Jastrzębskiemu udzielono nagany za to, tu cytat, że nie wykazał należytej czujności w stosunku do tak wrogiego środowiska. Zwolniono go ze stanowiska, choć oficjalnie jeszcze do września pozostał na funkcji dyrektora Departamentu Pierwszego. Odsunięto go od pracy operacyjnej, postanowiono o przesunięciu do mniej odpowiedzialnych zadań. Początkowo miały być to funkcje jakieś administracyjne w Departamencie Więziennictwa i Obozów. Jednak później we wrześniu 1948 roku decyzję zmieniono, wysłano go do Lublina. Pomogła w tym sensie w jakiś sposób samokrytyka, którą Jastrzębski złożył w Komitecie Centralnym i zapewniał tam, że więcej razy błędy w jego działalności już się nie powtórzą.
i nie zawiedzie więcej zaufania partii. Skierowano go na mniej eksponowane stanowisko, jakim było stanowisko szefa WBP w Lublinie, ale pozwolono kontynuować pracę operacyjną, o co zresztą on mocno zabiegał. Także warto o tym pamiętać, że kiedy on przychodzi na to stanowisko, też będzie w jakiś sposób starał się jednak naprawić ten swój nadszarpnięty wizerunek i też wykazać się nie tylko wobec swoich przełożonych bezpośrednich w Warszawie, ale też i partyjnych kolegów. I w jakiś sposób Lublin był mu znany, bo on tutaj pełnił wcześniej różne funkcje partyjne. Tu też odbywa swoją pierwszą karę więzienia w roku 30. I w przeciwieństwie do województwa gdańskiego, gdzie wcześniej był też szefem, tak jak sam po latach wspominał, gdzie właściwie od strony bezpieczeństwa sytuacja była opanowana, to województwo lubelskie było takim terenem, gdzie likwidacja jeszcze podziemia niepodległościowego stanowiła taki realny problem dla aparatu bezpieczeństwa. Jednak Jastrzębski właściwie w roku 50, na początku roku 50 odchodzi ze tego stanowiska i raczej przynajmniej w ocenie jego podwładnych nie do końca spełnił się na tej funkcji, nie spełnił pokładanych w nich nadziei, bo gdy odchodzi właśnie w styczniu 50 roku, to odchodzi z opinią człowieka, który zaniedbywał się na tym stanowisku, aczkolwiek on miał pewne sukcesy w walce z podziemiem. I teraz, kiedy wiemy jakby z tych relacji, że kiedy Jastrzębski przyjeżdża do Lublina, to też jest w jakiś sposób uprzedzony, chociaż nie znamy dokładnie charakteru tych uprzedzeń, bo tu wskazywano na osobę jednego z jego poprzedników, Jana Tataja, szefa WBP w Lublinie, który miał w jakiś sposób Jastrzębskiego negatywnie ustosunkować do panujących w Lublinie stosunków. Między innymi mówiono później, że towarzysz Jastrzębski dał się zasugerować przez towarzysza Tataja. Towarzysz Tataj partii nie szanuje i zrobił krzywdę towarzyszowi Jastrzębskiemu. Istotą tego konfliktu to są posiedzenia egzekutywy i podczas jednego ze styczniowych posiedzeń dochodzi do rozbieżności w ocenie ówczesnej sytuacji politycznej między obydwoma panami. Jakby z jednej strony taka optymistyczna ocena zderza się z dość pesymistyczną Jastrzębskiego, który też dodatkowo oskarża partię o źle prowadzoną politykę personalną. W odpowiedzi na to Wojciechowski zarzuca Jastrzębskiemu to, że właściwie, tu cytat, oderwał się od partii. Następna sytuacja zaognia się w lutym 1949 roku, kiedy Jastrzębski dzwoni do Romana Zambrowskiego z Komitetu Centralnego, konsultuje się z nim, pomijając właśnie egzekutywę Komitetu Wojewódzkiego. A tym razem poszło o pewne zebranie Związku Nauczycielstwa Polskiego, na którym przemawiał pierwszy sekretarz, na którym też przemawiali księża. A rok 49 to też jest taka ofensywa aparatu bezpieczeństwa wobec kościoła katolickiego. I ci duchowni, którzy przemawiali na tym spotkaniu, oni poruszali kwestie stosunku właśnie państwa do kościoła. Między innymi mówili, że jeżeli większość narodu polskiego wierzy, to nie możemy zabraniać, przeszkadzać działalności kościoła. Dlaczego nie powinniśmy pozwolić na to, żeby nasze dzieci uczyły się religii? I takie wypowiedzi tych księży były bardzo pozytywnie przyjęte burzą oklasków. I właściwie w jakiś sposób pierwszy sekretarz na to nie zareagował, a jego przemówienie spotkało się raczej z takim negatywnym odbiorem i tutaj cytuję. Podczas przemówienia zebrani zachowywali się bardzo niespokojnie, kasłanie, rozmowy, śmiechy. I Zambrowski po konsultacji z Jastrzębskim doszli do wniosku, że należy odwołać takie konferencje w poszczególnych powiatach. Uważał, że jest to pewna prowokacja w stosunku do pierwszego też sekretarza. I na kolejnej egzekutowie zarzucono Jastrzębskiemu to, że właśnie pomija on pierwszego sekretarza, że kontaktuje się z Komitetem Centralnym i dodatkowo jeszcze sieje panikę, jak użyto takiego określenia. Także na pełne wzajemnych oskarżeń i pretensji atmosferę
złożyły się także działania funkcjonariuszy UB w stosunku do członków partii. Poszło też o przypadek aresztowania członka partii przez funkcjonariuszy UB pod zarzutem spekulacji. Jednak członkowie egzekutywy mieli do tego poważne wątpliwości, czy rzeczywiście ten człowiek zawinił. Później okazało się, że nie udowodniono mu winy, a też w materiałach na przykład zgromadzonych w archiwum aknowych, w dokumentacji po byłym pierwszym sekretarzu Wojciechowskim właśnie znalazł się też list od tego człowieka, który dziękuje mu za pomoc wówczas w jego trudnej sytuacji. Doszły też do tego różnego rodzaju napięcia, właściwie wniosek szefa milicji MO i UB, jednego z powiatowych urzędów, którzy domagali się zdjęcia pierwszego sekretarza, właśnie jednego z komitetów. I obie strony różnie oceniały swoją rolę i różnie oceniały intencje, jakie im towarzyszyły w trakcie tego konfliktu. Jastrzębski, kiedy później się tłumaczył na egzekutywie, kiedy też pisał jeszcze później pismo do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, on tłumaczył, że on dążył do tego, żeby uporządkować pracę właśnie egzekutywy. Złośliwie później mu wypominano, że przyszedł do Lublina po to, żeby zrobić sanację. I w przeciwieństwie do systemu pracy, jaki ma egzekutywa w latach 50., kiedy to są spotkania określonego dnia tygodnia, określonej godzinie, to rzeczywiście tutaj takiego uporządkowanego schematu jeszcze nie było. Wiadomo, że w tym okresie, kiedy przychodzi Jastrzębski, tylko w grudniu 1948 roku rzeczywiście nie odbyło się żadne spotkanie egzekutywy. Jego to złościło, że nagle jest zaskakiwany, powiedzmy, jeden dzień wcześniej o tym, że ma odbyć się konkretne spotkanie. Ponadto, poza takimi, jak to sam Jastrzębski uważał, reformatorskimi zapędami, do kryzysu także przyczyniło się to, że jako właśnie szef przestał chociażby zapraszać pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego na odprawy do Urzędu Bezpieczeństwa. I gdy pierwszy sekretarz przypadkowo dowiedział się o takiej odprawie, to zwrócił się wtedy z zapytaniem do niego, czy nie uważa za stosowne, aby on też się tam pojawił. Wówczas mu odpowiedział, jeśli cię to interesuje, to bardzo proszę. Tłumaczył się potem, że nikogo nie zapraszał z Komitetu Wojewódzkiego, bo uważał, że te spotkania są czysto fachowe, operacyjne. Natomiast w piśmie skierowanym do ministra Radkiewicza tłumaczył się, że jeżeli Komitet Wojewódzki miał dostęp do tych materiałów, to często dekonspirował działania UB, ale to właściwie też jest trudne do sprawdzenia, na ile ta jego oskarżenie było prawdziwe. Wiadomo też, że niejednokrotnie obecność pierwszych sekretarzy na odprawach w urzędach bezpieczeństwa była też źle odbierana. W świetle materiałów źródłowych można przypuszczać, że właściwie poza zebraniami egzekutywy szef WBP w Lublinie nie spotykał się z pierwszym sekretarzem, jak chociażby miał to w zwyczaju, kiedy był szefem WBP w Gdańsku, przynajmniej za kadencji jednego z ówczesnych sekretarzy. Kolejną kwestią rodzącą jeszcze nieporozumienia było to, że także Jastrzębski przestał udostępniać sprawozdania z pracy urzędu i gdy też domagano się od niego tego, żeby przesłał takie sprawozdanie, wtedy on powiedział, że on je wysłał do Ministerstwa Bezpieczeństwa i KC, więc tu cytat można je stamtąd otrzymać. I te działania odbierano jako też podrywanie przede wszystkim autorytetu pierwszego sekretarza, próba wywyższania się ponad partię, której aparat jednak był podporządkowany, próba też kierowania i właściwie zarządzania w jakiś sposób egzekutywą, ale też pośrednio w jakiś sposób zarządzano mu nawet zdradę, tak można przynajmniej interpretować pewne sformułowania, które pojawiły się wówczas na egzekutywie. I sytuację tę rozstrzygnięto w ten sposób, że to pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie, Grzegorza Wojciechowskiego, przeniesiono na identyczne stanowisko do Łodzi.
Alster oczywiście tłumaczył, że tę decyzję podjęto już dużo wcześniej, zanim doszło do tego sporu, ale ponieważ takie decyzje nie zapadały często na piśmie, a ustnie, to właściwie jest to trudne do zweryfikowania. Całą winę oczywiście obarczono Jastrzębskiego. Alster jedynie przyznał, że rzeczywiście może pierwszy sekretarz ma pewne skłonności do przedstawiania rzeczywistości trochę w lepszym świetle niż ona jest. Jastrzębski został zobowiązany do tego, żeby złożyć samokrytykę. Miał usunąć wszelkie wypaczenia na linii między partią A i B. Ponadto też, jak powiedział Alster, że UB musi dawać sprawozdania ze swojej pracy, jeśli żąda tego oczywiście egzekutywa. Także oczywiście, kiedy on złożył kilka miesięcy później tą samokrytykę, ona nie usatysfakcjonowała wszystkich. Uważano, że powinien jeszcze tą sprawę przemyśleć. On jakby zgodził się z większością zarzutów, które mu postawiono, ale powiedział, że w żaden sposób, jak używano tego wówczas sformułowanie, nie oderwał się od partii, ani nie wywyższał się ponad partię. I już jakby próbując podsumować to, o czym mówiłam, właśnie w tym układzie sił, w którym relacje między partią a aparatem bezpieczeństwa opierały się na zasadzie podporządkowania UB instancjom partyjnym, trudno też wyobrazić sobie, aby nawet w takim sporze przynajmniej rozstrzygnięto ten spór na korzyść szefa WPP w Lublinie. Ale można też zastanawiać się, czy przez to, że właśnie przeniesiono pierwszego sekretarza, w jakiś sposób też w zawalowany sposób nie starano się mu po części przyznać racji. Oczywiście te konflikty, te zarzuty wobec Partii Bezpieczeństwa, one często powtarzają się na mniejszym lub większym szczeblu. Ja też nie powiedziałam o jednym, co wydaje mi się też jest bardzo istotne też w takim kontekście tych wydarzeń, bo to jest rok 48-49, kiedy rozpoczyna się poszukiwanie właściwie też wroga wewnętrznego w partii i też zaczynają się jakby działania UB wobec poszczególnych członków partii. W jakiś sposób też ta sytuacja mogła wpływać tak na jedną i drugą stronę. A też fakt, że Jastrzębski jednak został zdegradowany i przychodził tutaj właśnie na stanowisko dużo gorsze od tego, które pełnił poprzednio, że też starał się pokazać swoją rolę, starał się pokazać swoje kontakty, jakie niewątpliwie też posiadał na szczeblu właśnie partyjnym w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za ciekawe wystąpienia. Mam jeszcze parę minut na to, żeby, dokładnie cztery, więc na taką ekspresową dyskusję, szybkie pytania i bardzo szybkie refleksje. Także ze stoperem w ręku będziemy mierzyć czas. Także zapraszam, proszę. Pytanie do pana doktora Witolda Bagieńskiego. Rzecz, o której już rozmawialiśmy w kontekście tych hipotez, dlaczego kobiet się pozbywano, przynajmniej z tych operacyjnych stanowisk. I moja dość zdroworozsądkowa hipoteza, mianowicie to jest kwestia kultury esbeckiej, która jest zdecydowanie męska, którą można nazwać kulturą takich dużych chłopców, pijaków po prostu, gdzie kobiety nie pasują, z wielu różnych względów nie pasują. Świat męski i świat kobiet jest po prostu wyraźnie oddzielony. Kobiety bądź to pracują na stanowiskach pomocniczych, bądź po prostu zostają w domu, a mężczyźni pracują i bawią się oddzielnie. Czy mogę się rzeczywiście zgodzić z tym i wydaje mi się też, że jakby rola kobiet w latach 40. poniekąd wynikała z tego, że aparatu bezpieczeństwa bano się panicznie i każda osoba z nim związana budziła takie poczucie zagrożenia. W związku z czym, czy to była młoda kobieta, czy to była starsza kobieta, to nie robiło różnicy. Ta osoba mogła narobić olbrzymich problemów danej osobie. Natomiast w latach 70., 80. to już była jednak inna sytuacja. Różne przemiany, które nastąpiły po drodze, to, że ten system jednak był liberalniejszy niż to, co się działo w okresie stalinowskim, sprawiało, że jakby tutaj ta przepaść się zrobiła dużo większa. Już w tym momencie to nieposłuszeństwo jednak miało miejsce po prostu częściej. A w przypadku, jak chodzi o te zachowania, no to rzeczywiście to miało miejsce.
Z drugiej strony kobiety też miały swoje rozrywki, bo między innymi pamiętam taką dyskusję na posiedzeniu organizacji partyjnej z końca lat 50., gdzie między innymi dyskutowano na temat tego, że kobiety grały w karty w godzinach pracy, maszynistki i wróżyły sobie. Więc to w ogóle było uznawane za skandal, jak tak można robić w godzinach pracy. Jeszcze jakieś właśnie takie sprinterskie. Nie ma już chyba. To dziękuję. O, proszę. I też pytanie do doktora Bagińskiego, bo tutaj wspomniał pan o wdowach, które także funkcjonowały w tym wywiadzie cywilnym Polski Ludowej. No i moje pytanie jest takie, czy kierowały się jakimś poczuciem obowiązku wobec zmarłych, czy to były inne względy emocjonalne? A drugie pytanie, ważniejsze jest takie, czy korzystał pan, albo odwoływał się pan, albo zechce się pan odwołać na przykład do jakichś teoretycznych ustaleń, nie wiem, psychologów, kogokolwiek. Mnie to interesuje z racji w tej chwili pracy nad tematem przemocy, chaosu, no i oczywiście także tych aspektów psychologicznych związanych z przemocą. Więc chciałbym sobie skrócić drogę i zapytać, czy w pana badaniach taki element się pojawi. Znaczy ja się skupiłem przede wszystkim na analizie dokumentów takich faktograficznej, w związku z czym jak chodzi o tę taką nadbudowę teoretyczną, to przyznaję, że rzeczywiście temu poświęciłem po prostu mniej miejsca, bo nawet takie proste sprawy jak ustalenie liczby kobiet pracujących w resorcie są bardzo dużym problemem, bo choć dokumentacja statystyczna jest bardzo głęboka, kwestia pochodzenia społecznego, wiary i tak dalej, korzeni rodzinnych, to nieraz w statystykach jest wyszczególniane, natomiast płeć nie jest wyszczególniana, w związku z czym w sumie nie wiadomo, ile tych kobiet tak realnie było w której jednostce. Już samo ustalenie ich liczby jest olbrzymim problemem, tym bardziej, że część była oficerami, część podoficerami, część pracownikami cywilnymi i kontraktowymi. W okresie stalinowskim mogły to być również praczki, panie, które pracowały w kuchni i tak dalej, bo po prostu resort miał takie stanowiska. Natomiast w okresie późniejszym, oczywiście te skrócone etaty, to się wszystko pozmieniało. Co do owych wdów, ja tu mam na myśli dosłownie kilka kobiet. I tu były sytuacje takie, że one po prostu albo straciły mężów w czasie wojny, albo właśnie mam na myśli też dwie, które miały olbrzymi staż partyjny jak na wywiad, czyli sięgający 1916 i 1918 roku. I to były kobiety, które właściwie od lat 20. były w Rosji Sowieckiej. Ich mężowie zostali aresztowani w trakcie czystki. One same również zostały aresztowane, zostały wywiezione na wschód. Natomiast po pewnym czasie zostały zrehabilitowane. Jedna z nich działała w aparacie zwalczającym przestępczość, taką nadużycia gospodarcze, a druga miała doświadczenie prawnicze i z kolei jakoś tam w systemie obozów funkcjonowała. W związku z czym jakby nastąpiła rehabilitacja i one no, po prostu związane z partią bardzo mocno jakby pozostały w tym wszystkim. I to jest rzeczywiście zastanawiające, że jakby tutaj nie wygląda, by miał jakieś wątpliwości natury wewnętrznej. Jednak bardzo duży stopień związania z ideologią komunistyczną przypominał wręcz wiarę religijną. W związku z czym w przypadku tych pań to tak bym to wręcz interpretował, ale to jest po prostu charakterystyczne dla tych czasów, kiedy rzeczywiście w ten komunizm wierzono jak w religię.